Ahoj, ahoj, tata też czyta. Dzisiaj dwie książki Doroty Gellner, Pisklak i Nieśmiała myszka z wydawnictwa Bajka. Książki kartonowe, ale niekoniecznie tylko dla najmłodszych. Bo tutaj Dorota Gellner tak pisze te swoje utwory wierszowane, że dzieci podążają za rymem, rytmem, melodią języka, patrzą na te cudne ilustracje tworzone w jednym miejscu przez Jony Jung, a w drugim miejscu przez Mariannę Oklejak, a my dorośli też tu mamy różne podteksty i zastanowienia. I tak jak obserwuję czasami dorosłych, którzy czytają tego typu książki, to tatusiowie potrafią przy tego typu tekstach wygłupiać się doskonale. Pisklak, może tylko fragmencik. Z walizkami do zamczyska przyleciały dwa ptaszyska. Chcemy gniazdo mieć na wieży, bardzo na tym nam zależy. Na wyścigi gniazdowiły, strasznie przy tym się kłóciły. Oznajmiły wszystkim wreszcie, mamy jajo, więc się cieszcie. Wszyscy chodzą na paluszkach, król, królowa, dobra wróżka. Smok też chodzić tak zamierza, żeby się nie trzęsła wieża. I potem będzie nowy komunikat, który z gniazda w formie listu wypadł. Będzie to piskle, potem pojawi się ktoś na świecie, nie pokażę wam kto, bo to jest dopiero sytuacja zaskakująca, kto tam się pojawi. I potem będzie kolejna zaskakująca sytuacja, że wszyscy zawołali, że to, co się wykluło, będą kochali. I król nosi osobiście na swojej głowie z gniazdem ten skarb, to cudo, ten dar wielki oczywiście. To jest taka świetna książka, taka świetna opowieść. Dla mnie o Pigmalionie, samospełniającym się proroctwie. Jak chcesz widzieć swoje dziecko, to takim ono się będzie stawać. Jak chcesz widzieć je pięknym, mądrym i bogatym, bogatym wewnętrznie, to takim ono się będzie stawać. Gdy ciągle widzisz jakieś niedostatki, coś powinno robić jeszcze lepiej, robi dobrze, ale powinno się jeszcze bardziej postarać, robi coś gorzej niż inni, no to tak to dziecko też się będzie zachowywać, niestety. Wczoraj była premiera książki Nieśmiała myszka. I tutaj też w tej historii mamy taką sytuację, że jest tata. Była sobie raz myszka bardzo nieśmiała, która wciąż się wstydziła i wszystkiego się bała. Gdy coś miała powiedzieć, gryzła własny ogonek, a do tego z wrażenia uszy miała czerwone. Będzie też taki moment, że bardzo będzie chciała tatusia, żeby zapalił taką mysią lampeczkę. I bardzo, ale to bardzo będzie tatuś i mamusia będą potrzebni w sytuacjach, no właśnie takich, żeby można się było za ich plecami albo za jego tatusia plecami ukryć. No z racji różnych praw autorskich nie mogę tej historii przeczytać całej, aczkolwiek tak mnie kusi, bo to jest taka piękna historia o tym, że myszka jest nieśmiała, wszystkiego się boi, ale mogę przeczytać to, co tu jest na czwartej stronie okładki. Historię tę trzeba przeczytać uważnie, pochylić się nad nią, rozważyć poważnie, bo świat nie jest tylko wesoły, bez troski. Wciąż ktoś potrzebuje przyjaźni i troski. I w tej pięknej opowieści o małej myszeczce, która wszystkiego się bała i gryzła ogonek i ciągle płakała i chowała się, występuje puenta, występuje to coś, to wzmocnienie, to narzędzie, ta pomoc, którą możemy ofiarować dziecku podczas czytania. Występujemy my sami, którzy tę książkę dziecku czytamy, ale tutaj w tym przypadku, tej historii, występuje też pewne rozwiązanie, jaki jest pomysł na pewne troski, na pewne strachy, na pewne żale i bóle, które nosimy w sobie. Przecudne są te opowiastki. Pisklak, to jest pisklak, bardzo miły, pióra mu się gdzieś zgubiły, siedzi goły, piszczy, skrzeczy, da się lubić w gruncie rzeczy. A to jest nieśmiała myszka i warto tę historię przeczytać, bo świat nie jest tylko wesoły, bez troski. Wciąż ktoś potrzebuje przyjaźni i troski. I tego typu książki świetnie się czytają same. Gdy puścimy wodze fantazji, zaczynamy się po prostu wygłupiać. A kto się wygłupia najlepiej? Tata się wygłupia najlepiej. Serdeczności dla wszystkich wujków, starszych braci, dziadków, opiekunów. Czytajmy, do zobaczenia.